niezwykle przykre okoliczności i to podwójnie, bo te zewnętrzne okoliczności, no wiadomo jakie są. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie miało być jeszcze lato. Okazuje się, że jest jakaś totalna jesień. Ilość wody na zewnątrz jest oszałamiająca, do tego wiatr, obniżenie temperatur i tak dalej. Ale dotknęła mnie też taka prywatno-służbowa przykrość, polegająca na tym, że największa z okaryn, jakie dotychczas posiadam w swojej kolekcji, doznała dość poważnego uszczerbku. Właściwie można by było powiedzieć, że nastąpiła pewnego rodzaju dekapitacja. Dlaczego dekapitacja? No, jeśli to jest ustnik okaryny, to należy przyjąć, że tutaj mamy jakąś część głowną. No więc można powiedzieć, że taka okaryna bez głowy. Jest to o tyle przykra sytuacja, że dziś właśnie chciałem opowiedzieć Państwu o okarynach, pokazać je, zaprezentować, pokazać jak mogą brzmieć okaryny, ale oczywiście nie odwołuję odcinka, okaryny są, mam ich na szczęście więcej, ale mam tylko jedną taką basową okarynę. Nie poddaję się, spróbuję ją skleić. Szanowni Państwo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za chwilkę będzie wszystko grająca czołówka, a ja w tym czasie zmierzę się tutaj z czynnościami klejowniczo-spoiwniczymi. Szanowni Państwo, jeszcze zasycha tutaj klej. Po wyschnięciu powinien być przezroczysty. Prawdopodobnie w trakcie odcinka to się nie stanie. Niemniej mam nadzieję, że na tyle nastąpi wyschnięcie, że będę mógł Państwu zaprezentować brzmienie tej okaryny basowej. Na razie ją odkładam. Okaryna to instrument bardzo stary. Prawdopodobnie w momencie, kiedy człowiek już umiał wypalać glinę, to gdzieś tam wpadł na pomysł, żeby zrobić taki instrument jak okaryna. Jak wiadomo, okaryna bezpośrednio jest związana z piciem kawy, ponieważ kawę również powinno się pić z glinianego kubka, ja tak uważam, szkliwionego. Okaryny również są zrobione z gliny i mogą być też szkliwione. Jeszcze jedno podobieństwo jest takie, że na okarynie, żeby zagrać, trzeba ją przytknąć do ust. Kawy, aby się napić, kubek należy przytknąć do ust. Jeśli ktoś z Państwa widzi jeszcze jakieś podobieństwa pomiędzy kawą i okarynami, to proszę w komentarzu wpisać. Ja chętnie dowiem się, co Państwo na ten temat sądzą. Okaryna, instrument gliniany. No, jeden z najstarszych instrumentów świata również. Tak stary, że nie wiadomo, gdzie powstał jako pierwszy, na którym kontynencie, ale jest wykonywany z powodzeniem na wszystkich kontynentach. W polskiej muzyce ludowej również te okaryny pojawiają się, pojawiały i z pewnością będą się pojawiać, ponieważ nadal są one w kraju produkowane. Ja się przyznam, że też sam produkuję okaryny, ale o tym za chwilkę. Szanowni Państwo, co zrobić, żeby powstała okaryna? Trzeba wziąć kulkę gliny, uformować odpowiednio, dokleić dzióbek, tak w skrócie mówiąc, który się staje ustnikiem. Potem wiercimy otworki. To nie jest okaryna wykonana przeze mnie. Może, o, ja wezmę taką wykonaną przeze mnie. Potem wiercimy otworki. W momencie, kiedy okaryna wyschnie, trzeba ją nastroić, czyli odpowiednie wielkości tych otworków zrobić. Potem okarynę wypalamy na tak zwany biskwit, czyli to jest temperatura około 800 stopni. Po tym wypaleniu można sprawdzić, czy strój się nie zmienił, ponieważ glina w piecu się kurczy, więc wtedy jeszcze raz można dostroić ewentualnie, jeśli coś się rozstroiło. Potem nakładamy szkliwo. Szkliwo to taki proszek, który rozpuszczamy w wodzie, nakładamy na okarynę i następuje kolejny wypał w temperaturze około 1100 stopni i wtedy okaryna już jest pięknie zdobiona. A w takiej fachowej klasyfikacji instrumentów okaryna jest zaliczona do aerofonów, to znaczy, że dźwięk powstaje poprzez wdmuchiwanie powietrza. Jest to aerofon wargowy. Dlaczego wargowy? Tak jak w fujarkach czy w różnego rodzaju fletach, jest taki element, który się nazywa warga. Kiedy dmuchamy powietrze w tunelik, to wylatuje z tego tunelika powietrze i rozbija się na pół właśnie na tej wardze. Połowa powietrza wpada do
środka instrumentu, połowa wylatuje na zewnątrz. Okaryna w sumie też jest fletem, jednak okaryna jest tak zwanym fletem naczyniowym. Jest też warga. Kiedy dmucham powietrze, musi uderzyć w wargę, rozbija się na pół, połowa wylatuje na zewnątrz, połowa wpada do środka, ale w fujarce, w flecie jest tutaj wylot powietrza, a w okarynie powietrze wylatuje tylko tu, przez otworki, a ogólnie krąży sobie też w środku, stąd właśnie okaryny zwane są też fletami naczyniowymi. No dobra, to teraz zaprezentuję, jak brzmią różne okaryny. O, jeszcze klej nie wysechł. I tak dalej, i tak dalej. Ja zaprezentowałem właśnie od największej okaryny, czyli najniżej brzmiącej, do najmniejszej, czyli najwyżej brzmiącej. I tak jak wspominałem, ja też tworzę swoje okaryny. I to jest tak, że całkiem sporo ich już zrobiłem, ale ostatni raz, kiedy się zajmowałem lepieniem okaryn, to już było bardzo dawno temu i wyprodukowałem kilkadziesiąt okaryn, które są cały czas jeszcze nieposzkliwione i czekają na poszkliwienie i dopiero wtedy będą mogły pójść w świat lub zasilić moją kolekcję. Ale proszę pozwolić, że zaprezentuję, że moje okaryny też całkiem nieźle grają. Mam również taką bardzo starą okarynę, ale coś więcej opowiem o niej już w następnym odcinku, ponieważ w następnym odcinku również zaprezentuję prawdopodobnie dwa utwory, w których wykorzystałem okaryny. Także zapraszam. A, zapomniałem powiedzieć, szanowni państwo, dziś 24 odcinek. No więc właśnie w tym momencie, na koniec tego odcinka, mamy połowę mojej serii Wszystko gra. Strasznie szybko ten czas leci. To ja zapraszam do oglądania wszystkich odcinków mojej serii, tych, które będą, a także jeśli ktoś nie widział, tych, które były, na Facebooku, na YouTubie.